będzie dotyczyła tego, w jaki sposób książka Przywiązania została określona, kiedy się ukazała, w 1987 roku. Wtedy nazwano ją dziennikarstwem osobistym, personal journalism. I jestem ciekawa, co myślała pani wtedy o takim określeniu i czy w ogóle ono się pani podoba i czym by to dziennikarstwo czy pisarstwo osobiste było, bo ja mam takie wrażenie, że literatura w ogóle jest osobista i że w ogóle sztuka chyba jest osobista i nie wyobrażam sobie, jakby mogła nie być. Co pani myśli o tym określeniu? Kiedyś, co myśli pani o nim teraz? So when Fierce Attachments was first published, it was described as a piece of personal journalism. That was the term that was used for it. And I was wondering, what do you think about this term? Do you like it? And also, what did you think of it back when it was first hailed that, and what do you think about it today? Because in my perspective, I think that literature and art as such is always personal on many levels. So what's your perspective on it? Okay. I really don't know where you got the term personal journalism to apply to Fierce Attachments. That was never applied in the United States. Fierce Attachments is a memoir. It's a memoir written in an old, old, old tradition. I applied a different technique to it. I applied a kind of collage technique, but it's definitely a memoir. And in the course of writing it, I discovered the meaning of a memoir as opposed to personal journalism. Journalism was nonfiction of a certain sort, and memoir certainly of another sort. It's very rare that one even tried to make literature out of personal journalism, but it was certainly my intention to make literature out of Fierce Attachments. Personal journal, and no doubt the tremendous trend towards memoir writing certainly came out of the years when personal journalism began to formulate. And that has a long history too, which we could discuss, but I don't know if you want to discuss that in particular. But at any rate, I did certainly profit from my work as a personal journalist by discovering the true meaning of a point of view. In personal journalism, I was creating, without realizing it, a persona. And that persona was that of a feminist on the barricades. I was a polemicist. I was on the barricades for radical feminism. So therefore, almost everything I wrote served that purpose. It served the purpose of making my reader see my life, their lives, life in general, from the perspective of a newly born feminist. But nevertheless, that taught me the meaning of developing a point of view, which I then applied to Fierce Attachments by forming another kind of persona, the persona of the daughter. I am many things, as everyone else is, but in that book, I am only the daughter. Just as in personal journalism, I was only the polemicist. So that's the relationship, and personal journalism is invaluable. I mean, as it has proved, it's never going away anymore, but neither is memoir. So that's my answer to your question. Now we have to translate it. No, nie jestem pewna, skąd to określenie tego dziennikarstwa osobistego wzięło się właśnie w odniesieniu do mojej książki. No może to gdzieś tam pokutowało z innych powodów, jak książka już dalej zaczęła istnieć, no ale sam memoir, czy sama literatura wspomnieniowa gdzieś tam sama w sobie należy do takiej dość starej tradycji i ja być może stworzyłam ją trochę inaczej, stworzyłam jakby taki kolaż innych technik, niż się je zazwyczaj stosuje, natomiast jakby wpisywałam się wciąż w starą literacką tradycję i jest to tak naprawdę właśnie pisanie, tworzenie literatury, to tak naprawdę odkryłam, że
to trochę jest właśnie przeciwne temu znaczeniu. I bardzo rzadko udaje się tworzyć literaturę z takich tekstów właśnie dziennikarstwa osobistego. Natomiast właśnie to było moją intencją, żeby zmienić to w faktyczną literaturę, a nie tylko w jakiś taki zapis wspomnieniowy. Natomiast ten trend pojawił się, kiedy sama idea czy założenie tego dziennikarstwa osobistego już było bardzo takie ugruntowane, więc tutaj po prostu jakby podeszłam do tego z innej perspektywy i rzeczywiście czerpię z tego korzyści twórcze, literackie, dlatego że udało mi się w ten sposób odkryć prawdziwe znaczenie, co to jest, prawdziwe znaczenie słowa w ogóle perspektywy czy własnego punktu widzenia. Dlatego że w swojej pracy dziennikarskiej tworzyłam jakąś personę, którą się posiłkowałam i była to persona takiej radykalnej feministki na barykadach, która walczyła o sprawę, która właśnie głosiła te tezy tego radykalnego feminizmu. I wszystko, co wtedy pisałam, jakby służyło temu celowi, żeby zobaczyć, oglądać życie, czy pokazywać życie z tej konkretnej perspektywy. Natomiast kiedy zaczęłam pisać przywiązania, kiedy stworzyłam tę książkę, no to mogłam przyjąć inny punkt widzenia i tutaj przyjęłam na siebie personę czy postać córki. No i oczywiście jestem wieloma rzeczami w swoim życiu, jestem wieloma postaciami, no to jakby to wszystko jestem ja, natomiast trzeba sobie wybrać jakiś punkt widzenia, jakieś stanowisko i akurat w tej książce wybrałam stanowisko, postawę akurat córki i uważam, że znowu w tym właśnie dziennikarstwie osobistym, no to tutaj jakby budowałam postać wyłącznie polemiczki i to była tam moja rola, więc teraz tak naprawdę, więc te gatunki gdzieś tam przenikają się, wspomnienia i dziennikarstwo osobiste mogą się na jakimś właśnie tym poziomie spotykać, no ale to są dwie różne rzeczy. Chciałabym w takim razie... Sorry? Did I say all that? Yes. Polish is a language, you know, that really delivers. So unfortunately, I had to listen to all that, but hope you survive. Okay. Moje następne pytanie ma związek z tą personą feministki, o której wspomniałaś. I też znów oczywiście odnoszę się do przywiązań. To tylko przypomnę, że o przywiązaniach mówimy tyle, ponieważ jest to póki co pierwsza książka przetłumaczona na język polski, z którą się mogli czytelnicy zapoznać. W książce pojawia się takie sformułowanie, że w każdej generacji, może nie w każdej, ale w książce się pojawia takie sformułowanie, że są kobiety w generacji, bohaterki książki, które są nazywane nowymi, osobnymi, wyzwolonymi i że spośród tych określeń najbardziej lubisz słowo osobne. I zastanawiam się, gdzie dzisiaj widzisz takie kobiety, które można by określić tymi przymiotnikami i czy je słuchasz na przykład, czy czytasz to, co one piszą, albo czy je oglądasz i kim są dzisiaj takie kobiety, o których w ten sposób, jak o nowych, osobnych, wyzwolonych pisałaś w przywiązaniach? So I would like to go back to this persona of a feminist that you mentioned before, and I would like to base it mostly on Fierce Attachments, because again, this is the first book of yours that's been published in Poland, so we know it best. And in that book, you mentioned that in every generation, or in that generation that is in the book, there are new sort of different, separate, liberated women feminists, and I was wondering, where do you see them today, or where do you watch them, read them? Who are they for you today? Those new feminists, those new voices. You, you are the new voices. You know, Fierce Attachments was published many, many years ago. And it's now being discovered in Europe as if written yesterday, but it's not. And it's being rediscovered because of the Me Too movement of 4 years ago and the newly awakened feminism, which has been growing in its own way for the last 40 years since my generation first broached modern feminism.
you know, feminism has awakened every 50 years since the French Revolution, since Mary Wollstonecraft, right? Every 50 years, we raise our ugly little heads again, and we announce our needs, our anxieties, our rights, and it all starts all over again. But of course, it doesn't start from the beginning all over again. It starts from the point where it made the most progress. 40 years ago, women like me opened our mouths and we raised the questions upon which women's rights always rest. Why do we not have equal rights? Why are we born subordinates? Why do we live lives enthralled to others? Why are we not? Do we not have agency? Why? Those questions have been asked for more than 200 years. And every time they're asked all over again, there's a little progress, we fall back, and then we start again. Now the new feminists are coming out of the woodwork, and it's just since Me Too. But everyone is saying everything we said 40 years ago, which is fine. I'm happy to hear it, and I'm happy to see you all raising the banners again. It's unusual that two uprisings should occur within one lifetime, namely mine and the one that you are involved in now. That's somewhat unusual. Usually it takes a lot longer, and I should have been dead by the time you all started all over again. But here we are, and if it wasn't for the new uprising, you and I would not be here together, but we are, and I, for one, am very grateful. And I look forward to staying alive long enough to see a little bit more progress made from you, coming from you. No więc tak, te nowe feministki, te nowe głosy, no to jesteście wy i właśnie kiedy przywiązania ukazały się po raz pierwszy, no, bardzo wiele lat temu, no to one się ukazały bardzo dawno, natomiast w Europie teraz one są odkrywane, ta książka jest odkrywana tak, jakby została napisana wczoraj i w ogóle jest zupełnie taką świeżą, nową tutaj rzeczą, i która jest odkrywana gdzieś tam trochę przez pryzmat też tej rewolucji, która się odbyła kilka lat temu, rewolucji Me Too, i zawdzięcza właśnie... Tutaj tak naprawdę można to bardzo dobrze powiązać z tym współczesnym ruchem feministycznym, z tą nową rewolucją, która się teraz odgrywa, dlatego że kiedy 50 lat temu feminizm tak naprawdę budzi się i wzburza na nowo, no co 50 lat już od czasu francuskiej rewolucji francuskiej i co 50 lat po prostu my feministki podnosimy te nasze wstrętne małe główki i się zaczynamy dopytywać, gdzie są nasze prawa i dlaczego się nam ich nie przyznaje, ale nigdy ta walka nie zaczyna się znowu od początku. Jakby ona jest zawsze podejmowana od tego miejsca ostatniego postępu, czy od tego ostatniego schodka, na który się weszło i dopytujemy się o to dalej. I 40 lat temu też dopytywałyśmy się, dlaczego mamy być podległe, dlaczego mamy być uległe, dlaczego odmawia się nam jednostkowości, podmiotowości. I teraz te pytania od 200 lat są zadawane bez przerwy w tych kolejnych falach, no ale nowe feministki tak naprawdę teraz pytają znowu o to samo, o co myśmy pytały 40 lat temu, no ale podchodzą do tego już trochę z innej perspektywy, no ale jest to niesamowite też dla mnie, no i dobrze, no ich niech o to pytają, niech dalej o to wołają, natomiast z mojej perspektywy to jest niesamowite, że mogę oglądać dwa takie wielkie powstania, to moje z moich czasów i teraz to wasze, ten ruch, który zapoczątkował mi tu, w jednym życiu, bo mam wrażenie, że rzadko to się zdarza i mam nadzieję i prawdopodobnie zanim wy znowu zaczniecie, no to ja już dawno będę leżeć w grobie, ale mam jednak wielką nadzieję, że pożyję dość długo, żeby zobaczyć, co jeszcze dalej uda wam się osiągnąć i o co będziecie jeszcze dalej walczyć. Yes, and it's everything that you said, just translated. Believe us. Yeah, I'm wondering, but I'm happy to hear that.
Powiedziałaś o tym, że powiedziała pani, że to, że przywiązania są dopiero teraz odkrywane, jest bardzo ciekawe ze względu na te dwie fale feminizmu, które wchodzą ze sobą w dialog. Ja uważam wręcz, że jest więcej fal feminizmu, które wchodzą ze sobą w dialog i na przykład dla mnie nieustającym źródłem inspiracji jest własny pokój Virginia Woolf, który odkrywam na nowo, także jako osoba, która pisze. I zastanawiam się, czym dla pani jest może nawet nie tyle ten esej, co ten koncept tego własnego pokoju, tak literalnie, zupełnie. To znaczy, jakiej przestrzeni pani potrzebuje do pisania, żeby tworzyć, żeby skupić myśli? No i też na poziomie metafory, czego pani potrzebuje, by pisać, żeby mieć tę siłę i poczucie bezpieczeństwa, o którym Virginia już tyle lat, przecież tyle dekad temu pisała, a to wciąż brzmi bardzo, bardzo aktualnie. Yes, like you said, fierce attachments is only now being discussed and discovered in Europe for the first time. And it's interesting what you said about those two different waves of feminism that are sort of going through, like the one of your time and the one that's starting now. Although I believe there is many, many more of them and many more faces of feminism today. But one idea that I still find very inspiring in my work and I still come back to right now also as a writer is Virginia Woolf's essay, Room of One's Own. And I was wondering what this means for you. What does it mean for you, both literally as in the space that you need to work and figuratively, as in what kind of mindset, what kind of place do you need to be in your life in order to write and to feel the sense of, you know, security and freedom to actually write? Okay. When Virginia Woolf wrote A Room of One's Own, she meant it. She meant the use of that phrase, both literally and metaphorically. The literalness turned on the fact that it was written in the 1920s when no woman, quote, no woman, you know, very, very few, lived lives of sufficient independence to literally have a room of their own. Every serious male intellectual who has ever lived has always had a room of his own. I mean, there's always a study set aside for the great man, for him to do the work that matters. Women who were almost always married and with children would carve out a space at the dining room table or at 5 o'clock in the morning before everybody got up if they wanted to write. Not a Virginia Woolf, who had all kinds of privilege. She didn't, and no children, etc. But what she is referring to, essentially, is the respect that is demanded by women and acknowledged by the rest of the world that their work is important, that they have the right to do that work. That is what a room of one's own, and 500 pounds a year, don't forget that. A room of one, in other words, economic independence and the respect accorded space and time that is given its due. That's what the phrase meant, and we still use it when we feel that we have not yet made that space internally as well as externally, as well as materially. A woman who says, I need a room of my own today, or a room of one's own, is referring to the fact that within herself, she doesn't feel free. She doesn't feel she has the right to pursue a life of the mind. What she wants is, and that, by the way, is much more to the point in today's feminism than it was even in my time, when a room of one's own could still be literally wanted, literally not achieved. That you still had to steal time from the family, and that was hardly ever respected. Now it refers a lot more, I think, to an internal sense of imprisonment,
of not feeling free within ourselves. And that still is one of the great struggles of women and women's lives. So that's what the phrase means. Kiedy Virginia Woolf napisała ten esej w latach 20., no to miała to na myśli zarówno właśnie, tak jak powiedziałaś, dosłownie, jak i w sposób metaforyczny. Bo po pierwsze, właśnie wtedy w latach 20., no żadna albo no prawie żadna kobieta nie była dostatecznie niezależna, nie miała takiej niezależności, żeby faktycznie mieć własne miejsce do pracy, miejsce do pisania, jakiś własny gabinet, podczas gdy no, w tym samym czasie no wiadomo, że wszystko to jedyne poważnie w tym zakresie byli traktowani wyłącznie mężczyźni. No i oczywiście każdy wielki mężczyzna z wielkimi ideami i wielkim dziełem do stworzenia, no to każdy z nich miał oczywiście swoją przestrzeń i możliwości do takiej pracy intelektualnej. Natomiast kobiety, no wiadomo, praktycznie zawsze wychodziły za mąż, miały dzieci, miały rodzinę, którą się musiały opiekować. Też ich praca intelektualna czy pragnienie takiej pracy nie było traktowane poważnie w żaden sposób, więc jakby musiały się wykradać gdzieś do jadalni o 5 nad ranem i jakoś sobie wycinać taki kawałeczek tego czasu dla siebie, jeżeli chciały rzeczywiście coś stworzyć. No nie było to akurat w przypadku Virginia Woolf, to tak nie działało, no bo ona miała... Nie miała dzieci, no miała różne przywileje związane ze swoją sytuacją, ale no tutaj mówiła ona przede wszystkim o tej potrzebie szacunku dla kobiet, szacunku dla pracy kobiet, pracy intelektualnej kobiet i tego i ambicji przede wszystkim też w tym względzie. No więc pamiętajmy, że tutaj no chodziło też nie tylko o ten pokój własny, no ale też jakby 500 funtów rocznie też, tak, że czyli jakiś kapitał i bezpieczeństwo, które pozwalałoby na taką pracę. No i tak naprawdę nawet do dziś to wciąż nie zostało do końca osiągnięte i kobiety dalej dziś nie czują się na tyle wolne, swobodne i też słyszane, szanowane, żeby taką pracę rzeczywiście na równi z mężczyznami uprawiać. I mam wrażenie, że nawet dzisiaj jest to jeszcze bardziej widoczne niż wtedy, gdzie wtedy to jakby bardziej dotyczyło też takich kwestii czysto pragmatycznych, czysto praktycznych, jak ten faktyczny pokój, w którym można było coś robić. Natomiast dzisiaj ma to o wiele więcej też znaczeń, mam wrażenie, i dzisiaj też dalej kobiety wciąż muszą walczyć o to swoje miejsce i o tę swoją przestrzeń też właśnie w społeczeństwie, czy gdzieś, żeby zostać usłyszanymi i szanowanymi za tę swoją pracę. Chciałabym się odnieść do tego, co padło przed chwilą, to znaczy właśnie do tego, co pani powiedziała na temat współczesnych wyzwań związanych z wyrażaniem siebie, które wciąż współczesne kobiety, z którymi muszą się mierzyć. Tak? Jedną z takich najbardziej poruszających fragmentów dla mnie przywiązań są takie paragrafy, takie pasusy, w których pisze pani o tym, jak schwycić taką czystą myśl, jak złapać inspirację, to nazywamy szumnie weną, jak się rodzi twórczość. Dzisiaj mamy bardzo dużo podręczników dotyczących kreatywnego pisania, dużo wskazówek, jak być kreatywną osobą, ale mam wrażenie, że wciąż właśnie nie przeniknęliśmy tej tajemnicy, jak właśnie pozostać osobą, która może się wyrażać, mieć tę wolność twórczą. Jak jej szukać, jak się do niej zbliżać z pani doświadczenia, lat pisania, jakie mogłaby pani mieć tutaj wskazówki, nie tylko dla pisarzy, ale w ogóle dla osób, które chciałyby, jak to pani pięknie w przywiązaniach pisze, starać się myśleć. So there is, you know, in Fierce Attachments, you speak very beautifully about some of those challenges, modern challenges of, you know, this freedom of expression too. And some of the paragraphs that really caught my attention and that were really moving for me were the ones about when you write about sort of catching or encapsulating this kind of pure ideas or pure state of mind and finding inspiration to work and to find those new ideas. And nowadays we have so many courses of creating writing and so many, you know, ways of learning, structured learning, how to be creative, but we still don't know how to get there. We still don't really know how to get close to this true originality of thoughts and, you know, this freedom of ideas. So I was wondering what kind of advice you would have for people who are struggling to get there and how to, you know, sort of liberate their free minds.
You must ways, be kidding. Ways of thinking. You know yourself how silly these questions are. No, they're not. Why do you think so? They are totally silly. There is no instruction for how to be creative. Yes, I know. That was irony. Yes. Oh, that was irony. Yes. Right. Well, then what are we talking about if it was irony? I agree with you. It's irony. What writing courses can do is teach people how to read. They cannot teach people how to write. You cannot put into anyone a capacity for expressive language, for dramatic structure, for the development of feeling. You can't put that into anyone. If it is there, it can be developed. If it is not there, you can still develop judgment about a piece of writing. When I was young, there were no writing programs, but we had courses taught by people who cared about writing. And what you learned in those courses was how to read your own work so that you could learn how writing gets done, what a piece of writing really is and what it isn't, when it works, as we say, and when it doesn't work. That's the best thing that can happen in these writing classes. Otherwise, these questions are philosophical. I mean, how does one become creative? I mean, how does, I hate the word, I never use it myself, but I would say, how does one discover whether or not one has a dramatic imagination? It's imagination that matters more than anything else. If you have crude imaginative powers, they can be developed. If you don't, there's nothing on earth that can put them into you. So these courses feed an extraordinary need, which is really hard to understand why it has become so all-encompassing, why there are thousands of, why all the people in the world like me are given jobs. I mean, I spent 20 years supporting myself teaching writing programs. And the truth is, I feel immoral for it. I don't feel I did the right thing. I mean, I don't feel that, well, I'm on one side of an old quarrel here. There's one half of people who teach in the writing programs are celebratory, and one half are condemnatory. You can see where I am in it. I just don't know what else to say to this. It's, The how-to questions are just not questions that can be answered. Dla mnie sama ta idea, no być trochę, dla mnie ta idea jest trochę głupia tak naprawdę, no bo kursy kreatywnego pisania nie mogą nikogo nauczyć, jak pisać, mogą najwyżej nauczyć nas, mogą najwyżej nauczyć kogoś, jak dobrze czytać, jak dobrze rozumieć tekst, jak dobrze go analizować, no ale na pewno nie nauczą nikogo, jak coś pisać. Jeżeli ktoś już ma w sobie jakąś iskrę i umiejętność tworzenia jakiejś struktury dramatycznej, czy wprowadzania jakiegoś uczucia, jakiejś emocji do tekstu, no to rzeczywiście na takich kursach to rozwinie, no ale nikogo nie da się tego nauczyć od początku. No można najwyżej nauczyć kogoś oceniania tej literatury, no i właściwie to wszystko. I ja pamiętam, że no właśnie za moich czasów takie kursy również były organizowane, to nie jest nowa rzecz i również można było na nie chodzić, no ale tak naprawdę można było na nich przede wszystkim nauczyć tego, czym literatura i pisanie są, a czym nie są. I w jaki sposób najlepiej sobie z nimi, najlepiej do nich podchodzić i najlepiej nad nimi pracować. No, to jest jedyny sposób, w jaki mogę na to odpowiedzieć, bo inaczej tutaj wchodzilibyśmy w sferę po prostu filozofii. I tak naprawdę nie da się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób ktoś odkrywa, czy w jaki sposób ktoś rozwija w sobie wyobraźnię i umiejętność jakiejś twórczości, czy jakiegoś kreatywnego podejścia, no bo to albo się ma, no albo się tego nie ma, no i mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach to jest bardzo dziwna rzecz się wydarzyła, bo nie rozumiem naprawdę, dlaczego zatrudnia się tak ogromne ilości ludzi, takich jak ja, żeby uczyli tego kreatywnego pisania i nagle wszyscy bardzo chcą to robić, czują ogromną potrzebę, żeby to robić. No ja spędziłam 20 lat na uczeniu ludzi właśnie kreatywnego myślenia, no i szczerze mówiąc mam poczucie teraz, że było to z mojej strony trochę niemoralne i nie czuję się zachwycona jakoś tą myślą, że to robiłam, dlatego że no...
nie uważam, żebym robiła coś właściwego, próbując ludzi tego uczyć. No i tutaj ja wiem, że jestem na jednej tylko z dwóch przeciwnych stron barykady w tej bardzo, bardzo starej dyskusji na ten temat. No i są ludzie, którzy to bardzo sobie cenią i się tym zachwycają. No i są tacy, którzy są bardzo krytyczni, którzy to potępiają. No i chyba już wszyscy wiedzą, po której stronie ja tutaj się znajduję. Więc to jest jedyny sposób, w jaki mogę odpowiedzieć na tak postawione pytania. Dobrze. Kontynuując te pytania głupiutkie, chciałabym jednak się dopytać, bo to mnie teraz bardzo zaciekawiło. Jaka by była rola współczesnego nie wiem, pisarza, czy bardziej może że pisarki? To znaczy, nawet prościej, jakich historii dzisiaj potrzebujemy? Jakich, albo nawet nie wiemy jeszcze, że potrzebujemy, a byłoby dobrze, żebyśmy je usłyszeli, skoro właśnie pisarz, nie wiem, może być profesorem, który uczy kreatywnego pisania, może mieć konto na jakimś medium społecznościowym, gdzie będzie zamieszczał jakieś cytaty czy śmieszne filmiki, czyli być ikoną popkultury. Jak patrzy pani na dzisiejszą literaturę, to czy właśnie ona jest teraz powodem, żeby narzekać właśnie o upadek obyczajów, co tu się wydarzyło? Czy może raczej jest to ekscytujące, co się tutaj dzieje i właśnie ludzie chcą czytać, chcą pisać i ten język wyrazu dzisiaj ma dużą siłę? So, just to continue this sort of line of questions for a moment, what role do you think is attributed to the modern writer? Who is the modern writer today? Because what stories do you think that we need today? What stories do we need to hear today? Because right now, writers can be anything. They can teach creative writing at university. They can just sit on social media, on the internet all day and just sort of be a personality. And they can do all kinds of things that maybe are not always, in a traditional way of writing. So how do you see today's literature and the way that it's going forward? Do you think it's more disappointing or more exciting in the directions that literature today is going? That's a very hard question for me to answer, as a great deal of contemporary literature, certainly fiction, is derived from a culture I don't feel myself terrifically at home with. A writer in the English-speaking world who strikes me as practically emblematic of contemporary writing is Rachel Cusk. She is a writer of great talent who writes out of a sense of emotional unreality that is really powerful, cold, removed, yet commanding. I don't know what to make of it, but I can feel its force. And I see that many, many other writers, you see, when we speak of English speaking writing, you know, we're not speaking of by any stretch, the whole world was certainly not speaking of European writing. And where the concerns are significantly different. But in terms of the modern, of the long, long, from the 20th century on, move towards the self, preoccupation with the self, rather than with social forces, but rather psychological forces turned inward. That began a long, long time ago, and it still holds sway. To what degree it has genuine lasting power, I really don't know. It doesn't speak to me. So I really feel I have to absent myself, even though I've taken a long time now absenting myself. I have to absent myself from a view of a useful view of what contemporary literature is about. Trochę trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że bardzo dużo współczesnej literatury no to jest fikcja, a ja w fikcji nie czuję się w tym gatunku jakoś szczególnie dobrze, to nie jest mój habitat.
Natomiast no, dla mnie taką anglojęzyczną pisarką, która robi na mnie ogromne wrażenie, jest Rachel Kosk. I to jest kobieta, pisarka o ogromnym talencie i o niesamowitym takim, niesamowitej umiejętności takiego chłodnego pisania, z takiego oddzielenia się od tej warstwy emocjonalnej i robienie tego w taki niesamowicie, robiące niesamowite wrażenie i taki bardzo władczy wręcz literacko gdzieś tam sposób. Nie jestem jeszcze pewna, jak się z tym czuję i nie jestem pewna, co dokładnie, co do mnie wzbudza, natomiast na pewno czuję moc i siłę tego pisarstwa i robi ona na mnie ogromne wrażenie. I musimy też jednak pamiętać, że no pisanie, czy literatura angielska, no to nie obejmuje całego świata. No. Nie jest to równorzędne na przykład z tym, co się dzieje w literaturze europejskiej, gdzie mamy inne sprawy i gdzie inne rzeczy się wydarzają. Natomiast zauważyłam, że taką od dawna dziejącą się sprawą i taką rozwijającą się literaturę przez ten cały XX wiek i trochę trwającą dalej, jest takie coraz większe zainteresowanie jednostkowością i sobą tak naprawdę, takie idące bardziej do wewnątrz. Podczas gdy no dawniej jakby odchodzenie od takiego zainteresowania sprawami społecznymi i wchodzenie bardziej w takie sprawy bardzo jednostkowe i bardzo takie patrzenie na ja, więc nie wiem, czy to ma taką moc, żeby to przetrwało i gdzie nas to zaprowadzi. No, muszę tutaj trochę się od tego odsunąć i jakby nie mogę do końca się w tym odnaleźć, więc nie jestem jeszcze pewna, czy to w ogóle będzie miało taką siłę, żeby rzeczywiście przetrwać. Thank you. Następne pytanie dotyczyć będzie tematu, który również jest wzięty, pochodzi, jest zawarty w przywiązaniach, natomiast mam wrażenie, że jest to temat szerszy dużo i wciąż aktualny. Właściwie to są dwa tematy, ale zacznę od pierwszego. Mianowicie chodzi mi o miłość. Matka w przywiązaniach mówi, w życiu kobiety najważniejsza jest miłość, a córka odpowiada na to na różne sposoby, że miłość jest uwarunkowana, miłość jest związana z sytuacją kulturową, polityczną. Potem te definicje miłości są również w tej książce jakby rozmaicie podawane, to znaczy właśnie nie ma tej uniwersalnej definicji. Miłość nie definiuje życia kobiety tak, jak chciałaby matka, ale mam wrażenie, że temat miłości, właśnie szczególnie miłości i feminizmu, ten jak feministka ma się odnosić do tematu miłości, jakby do dzisiaj jest nieprzepracowany. Miłość jest mnóstwo popkultury, że i ta miłość znowu zakrywa wiele rzeczy, które wcale miłością nie są, więc tak tylko nawiązując do tego dialogu z poprzedniego pokolenia radykalnych feministek z lat 60. czy 70. i dzisiejszych feministek, mam wrażenie, że ten temat miłości jeszcze mamy jako lekcję do odrobienia. Nadal nie wiemy, co z nim zrobić i chciałam się zapytać też, jaka po tylu latach od wydania przywiązań byłaby, jak pani dzisiaj patrzy na temat miłości, szczególnie w życiu kobiety, feministki? Wiem, że to było długie pytanie, możesz skrócić. Sorry, it was a long question, but it's going to be shorter. Okay, I'm going to sort of... Yeah, I'm going to boil it down for you. So... Good. In Fierce Attachments, you speak about love as well, and the love from the perspective of the mother is that the love is the, you know, central and most defining thing in woman's life, and then the daughter is opposed, she's contradicting it and sort of questioning it, saying that love is conditioned by many things, by culture, politics, and so on, and it doesn't define woman's life. And it's still unresolved today. Like, we're still struggling with this sort of, especially for love and feminism, it's still sort of, the lines are still blurring, where does it go? So. How do you feel it sort of works today, this sort of issue of, you know, putting love and feminism together? And how can one today approach love as feminist in you know, today's culture? I see that sort of the definition of woman's life. Yes. I'm categorically opposed to love being the definition of a woman's life, of anyone's life, actually.
That was the great question. That is the great question we raised in the 1980s, in the 70s and 80s. The recognition that we were all, our lives were determined by the idea that the world is well lost for love, an ancient idea that never applied to men, always applied to women. And we as feminists raised our heads and our hands and our voices, and we said, no, not true. If anything, work is more defining than love. Now, it isn't that we ever said no love, that's absurd. But we did say and still say, no life should be constructed around love relationships. To love is one, at least one half of life. I mean, to love and to work. And, you know, Freud said it. Freud said, life is work and love, in that order, work and love. For men, it has always been work and love, and we want the same thing for women. The only way to achieve agency is really much more through work than it could ever be through emotional attachments. The cat, sorry. So I said that 40 years ago, and I still say it. And you know, one of the tragedies of the Me Too movement, especially from the Hollywood part, with you know, where Harvey Weinstein was allowed to operate as a criminal for so many years because so many women thought they needed him in order to work. That is something that was so painful for feminists of my generation to hear, that which was exactly as it had been for millennia. You know, you want to work, you lay down first. That has always been the deal that women made in a variety of professions. And this is definitely, which became known as sexual harassment in the workplace. And that is the phrase that carries the day now. I, for one, was so shocked that life at work was still so much more as it was when I was a girl. I couldn't believe it when in 2017 and 18 and up to this minute, when the charges of sexual harassment were so shocking that women still had to endure this kind of agreement in order to work. So as many of us said 40 years ago and went on saying right up to it to this moment, love as such is not a definition, it's not an identity, it's not a thing around which to build a life. And of course these 40 years have validated that, have borne it out. I mean, women occupy the world in a thousand times more than they did when I was a girl. And that's all because they take work seriously and because the question of love being the dominant force has been answered in the negative. Not that you don't need love or want love or should have love, but it should not be the be all and end all, I don't think. Thank you. So first of all, yes. Przepraszam, znowu to zrobiłam. Sometimes when I try to translate, I go from one language to the same language, sorry. It happens, a glitch in the brain. Przede wszystkim nie uważam, żeby miłość powinna, że miłość nie powinna być w ogóle definiować niczyjego życia. I to jest właśnie takie, to było wielkie pytanie, które stawialiśmy sobie w latach 70., 80. stawiałyśmy. Dlaczego życie, zwłaszcza kobiet, wtedy musiało w tak wielkim zakresie być definiowane przez miłość, zwłaszcza właśnie dla kobiet, podczas gdy mężczyźni mogli poszukiwać też spełnienia i samorealizacji właśnie poprzez pracę. I jakby mężczyźni mogli sobie pozwalać na łączenie tych idei, natomiast to już nie było gdzieś tam dostępne dla kobiet i ta samorealizacja nie była im w ten sposób tak dostępna. Natomiast no, jestem głęboko przekonana o tym, że to właśnie praca definiuje życie w o wiele większym stopniu niż miłość. I mówiłam to wtedy, mówię to teraz i
Wtedy też już mówiłyśmy, że żadne życie, niczyje życie nie powinno być definiowane wyłącznie przez miłość. No mówił też, no Freud nawet powiedział przecież, że życie składa się z pracy i miłości, czyli z tych dwóch aspektów, z tych dwóch różnych rzeczy. Natomiast było to rzeczywiście przez długi czas dopuszczane dla mężczyzn, ale już nie dla kobiet. I tak naprawdę przez to kobiety już wtedy i 40 lat temu i tak naprawdę dzisiaj no wciąż potrzebują bardziej możliwości samostanowienia niż poszukiwania związków i miłości. To są dwie różne zupełnie rzeczy i to jest coś, co mnie przeraziło też jakby w tym, co się wydarzyło w konsekwencjach ruchu MeToo i tego, skąd on się w ogóle wziął. Było to dla mnie bardzo, bardzo bolesne odkrycie, no, że jakby zaczęło się wszystko, wiadomo, od sytuacji z Harveyem Weinsteinem, który okazało się, że przez bardzo wiele lat działał jako kryminalista po prostu, który wykorzystywał kobiety, dlatego też, że kobiety były wciąż przekonane właśnie w Hollywood, że muszą przejść taką drogę, czyli muszą przejść tę drogę ustępowania mu i jakby usługiwania mu w jakiś tam sposób i tej drogę też seksualną właśnie, żeby dostać pracę, żeby po prostu móc pracować. I bardzo, bardzo bolesne dla mnie było odkrycie, że to się w ogóle nie zmieniło, dlatego że jeżeli kobieta chce pracy, no to wciąż musi coś za to konkretnego dać. I to jest przerażające, że to wciąż się stało. No dzisiaj mówimy o tym już wprost, wykorzystywanie seksualne, przemoc seksualna. Natomiast byłam naprawdę zszokowana, że między latami 70. a dzisiaj to się wcale nie zmieniło w tak dużym stopniu i że kobiety nadal muszą to znosić. I bardzo ważne jest pamiętać, że miłość to nie jest tożsamość. Miłość nie jest równa tożsamości. Miłość nie określa nikogo i nie jest tą definiującą rzeczą. I kobiety dzisiaj mają 1000 razy więcej tej sprawczości niż miały kiedyś właśnie dlatego, że traktują mogą traktować swoją pracę poważniej i że mogą jej poświęcać więcej swojego życia. I ja też nie mam nic przeciwko miłości jako takiej. Uważam, że jest to ważna część życia i że jak najbardziej mamy do niej prawo. Natomiast nie jest ona odpowiedzią na wszystkie pytania, nie jest ona rozwiązaniem wszystkich problemów albo w ogóle żadnych i na pewno nie powinna określać, definiować niczyjego życia jako jedyna rzecz w niej. My next question will be could have been about work, but you already answered my question. Like love and work are intertwined, so the answer included both, I think. Ale kolejny ważny temat, który się pojawia w przywiązaniach i jest bardzo ważnym tematem dla nie tylko feministek, ale w ogóle dla kobiet, ale też dla relacji międzyludzkich. To jest bardzo ta tajemnicza, skomplikowana relacja matki i córki. I kiedy ukazały się przywiązania w 1987 roku, ta książka w pewnym sensie łamała no jakiś rodzaj, no nie wiem, może nie tabu, ale więź matki i córki, te więzi rodzinne były czymś bardziej prywatnym. Nie mówiło się o tym tak publicznie, o tym, jak one są skomplikowane i trudne czasem. Dzisiaj mam wrażenie, jest tego wszędzie bardzo wiele i wręcz modne jest mówienie o tym, jak się miało trudną relację z rodzicami, na takim płytkim poziomie oczywiście. Czy ma pani wrażenie, że ten temat dotyczący relacji matki i córki jest też dzisiaj tematem dla, nie tylko dla feministek, ale w ogóle, że wciąż nie zbliżyliśmy się do istoty rzeczy, bo tę książkę wciąż czyta mi się bardzo tak współcześnie. Te spostrzeżenia wciąż wybrzmiewają bardzo świeżo. So, yes, you did answer some of my previous questions, so I would like to move to another topic, because we did cover that before. So another issue that's important for, I think, feminists and just women in general, still nowadays, is a relationship between mothers and daughters, of course. And in 1987, when Fierce Attachments was first published, it might have felt like you broke into some kind of a taboo or perhaps something very, very private, talking about the mother-daughter relationship. It was bringing out something incredibly private, something not spoken about, really, at the time. And today, it's this question today, this issue today seems to be much more popular to be discussed, and we even like to sort of enjoy this topic. And it's, you know, it's a hot topic in conversations very often, although on a very shallow level, but still it's quite popular now to discuss those relationships. But it still seems like your book is still so fresh and it still feels like something so
So today, it's still such a fresh topic that it makes me feel, did we really change that much in this area? Or is there still a lot to work through in the topic of this relationship? Because it still sounds like a very much unresolved issue around it. I think your question answers itself, does it not? Yes, of course, obviously. It is certainly true that when I sat down to write Fierce Attachments, I was very conscious of setting out to do something original. Nobody imagined that there was a subject that you could make literature out of what I was proposing to do, which was to trace this fierce attachment. But of course, it was coming straight out of the women's movement, and I was like one step ahead of 1,000 women who were, you know, breathing down my neck. I wrote it out of a passion that grew slowly over the years. When I was young, I always had all these stories inside me. When I was young, I thought I was going to be a novelist, and I struggled to put these things together as a novel, and they never worked. And then when I stumbled on the idea of a memoir, which grew directly out of all the testament that was going on in the women's movement and all the liberationist movements. I mean, it was a very heady time, the 70s in America. With gays and blacks and women. These were the great liberationist movements that overtook our lives. And out of them, many of us discovered ourselves. So the subject of my relationship with my mother, to see it, and I'll risk using this word here, to see it in all its eroticism was really something new. And when it overcame me, it excited me immensely, and I knew this was my beginning as a writer. I knew that I was setting out to make literature out of this extraordinary realization that I had of my psychological embroilment with my mother. And then, of course, since I struck a nerve, and it was true for millions of people, overnight there were 1,000 more stories coming of mother and daughter. Now, the craze for memoir writing is huge, and it's been going on now for like 25 years at least. And thousands of books are written that are called memoirs, a fraction of which are literature, will have, as you say, freshness. I'm very happy to be able to feel that Fierce Attachments is a work of literature. Most memoirs are quite pedestrian. Writers don't know what a story is and that they have to have a story to tell. They think the raw material of what they actually lived through is sufficient. It's not. You have to have an idea that interests the disinterested reader beyond your family and your husband or your wife. And that is a rare, as all writing, all genuine writing is rare. Certainly the creation of literature is rare in that thousands write and a couple of hundred turn out to write something that will last beyond its moment. So it makes me very happy that Fierce Attachments is alive today as it was 30 years ago. And that's all I can say. This is its history, and that's how it all happened. Tak jak powiedziałam, no jest to bardzo, tak jak sama powiedziałaś, no jest to wciąż rzeczywiście świeży temat, więc trochę tutaj to pytanie odpowiada na samo sobie, no ale kiedy postanowiłam napisać wspomnienia, kiedy postanowiłam napisać przywiązania, postanowiłam zrobić to w taki sposób bardzo świadomie, chciałam stworzyć coś oryginalnego i czego nikt wcześniej nie robił w taki sposób i chciałam stworzyć
Wiedziałam, że chcę stworzyć coś zupełnie nowego i stworzyć literaturę z tematu, który tak naprawdę wcześniej nigdy nie mógł być uznany za literaturę. No i czerpałam też w nim, tworząc go, czerpałam prosto tak naprawdę pełnymi garściami z ruchu kobiet, które wszystkie miałam wokół, miałam ten temat, miałam to wokół siebie, ale też to gdzieś tam wzrastało we mnie powoli, to pragnienie pisania, pragnienie opowiedzenia tej historii. Rosło we mnie przez bardzo długi czas. Ja zawsze też wierzyłam, że będę pisać, no ale wyobrażałam sobie, że będę pisać powieści. Natomiast szybko okazało się też, że nie mam za bardzo do tego gdzieś tam drygu, że kiedy próbuję to robić, no to nie mogę sobie tego znaleźć, ale w momencie, kiedy to nie działało dla mnie, ale kiedy zaczęłam pracować nad wspomnieniami, no to okazało się, że jestem w stanie z tego właśnie zrobić literaturę. No i tak jak mówię, no tutaj to nie tylko sam ruch kobiet mi w tym pomógł gdzieś tam w stworzeniu tych idei, no ale też jakby wszystkie ruchy wolnościowe, no bo lata 70. były w ogóle takim jednym wielkim kotłem bardzo, bardzo wielu ruchów i niepokojów i walki o wolność bardzo wielu grup, no bo zarówno walczyły o to społeczności czarne, jak i społeczności homoseksualne, więc tutaj bardzo dużo i kobiety również o swoje prawa, więc tutaj było tego bardzo wiele, no i to mnie gdzieś tam bezpośrednio zainspirowało, no i oczywiście widziałam od razu, że to bardzo szybko gdzieś tam zarezonowało w bardzo dużej ilości osób, co pokazało, że coś takiego rzeczywiście jest potrzebne. No i mi zależało też na tym, żeby zobaczyć i pokazać te relacje i pozwolę sobie, odważę się użyć tego słowa w całym jej takim erotycznym też ładunku, jaki on ze sobą gdzieś tam niesie. I było to bardzo takie właśnie rzeczywiście świeże, bardzo ekscytujące, żeby zrobić coś takiego jako pisarka, żeby tworzyć literaturę z czegoś, co do tej pory nie było za literaturę uważane. I rzeczywiście okazało się nagle, że tysiące kobiet mają podobne historie, że to jest coś rzeczywiście potrzebnego, co nie zostało do tej pory wypowiedziane, a bardzo potrzebowało to wypowiedziane zostać. No i muszę też powiedzieć, że większość takich wspomnień, większość biografii, czy w ogóle tego powieści tego gatunku, tekstów tego gatunku, są takie bardzo przeciętne i takie dość prymitywne i rzeczywiście autorzy ich nie starają się tworzyć historii w tym, uważają, że taka surówka po prostu, którą się tam rzuci, wystarczy i to będzie wystarczająco, żeby przyciągnąć czytelnika, co jest nieprawdą, to jest zdecydowanie za mało. I potrzeba czegoś o wiele więcej, żeby przyciągnąć uwagę niezainteresowanego czytelnika, żeby go w to wciągnąć, czytelnika, którego to nie dotyczy, a nie tylko męża, mamy, nie wiem, tam najbliższej rodziny, cioci. I jeżeli chcemy, żeby przeczytał to ktoś inny, no to musimy temu nadać jakąś strukturę. I dobre pisanie, dobra literatura w ogóle jest czymś bardzo rzadkim. No i no tysiące ludzi, którzy piszą, no to kilkaset może gdzieś tam pozostanie jako twórcy, zapiszą się dzisiaj jako twórcy literatury, która rzeczywiście ma jakąś wartość i która gdzieś tam potrafi się obronić po chwili od publikacji. No więc bardzo się cieszę, że przywiązania po takim czasie wciąż są lekturą świeżą i że wciąż w taki sposób rezonują. I would now like to... Yeah. There's something I want to add. Add? Hello? Yes, of course. Hello. Yes. Oh, thank you. I realize I did not really address the question you asked about mothers and daughters and whether or not the problem that they represent will be with us forever, something like that, right? You said, do we still have this problem to solve? Do you hear me? Yes. No. We hear you. Yes. We hear you. Oh, okay. Yeah. Okay. I didn't hear myself. The thing is, it's not a problem. It's a condition. It's the struggle between children and parents, and especially the struggle between children and parents of the same sex, it's as old as forever, as Aristotle. It's as old as recorded time, that struggle. When it takes place between a parent and a child of the same sex, it's especially loaded because it then contains not only the psychological problem of two warring personalities, which is inevitable, but all kinds of social, political, cultural values get heaped onto it. And that's why mothers and daughters were made use of in the women's rights struggle, because you could show how a mother made a daughter who would replicate her place in society, her life, her way of being. So that's why we used it. But
it's psychological, it's mythical, it's historic, it's that this struggle can be made use of in many different ways. Modernism made use of it, the old 19th century realism made use of it, the liberationist movements made use of it. I just wanted to say that. And it will be made use of forever with whatever other kind of struggle sweeps up into the world. So much. That's all. So yes. Thank you so much. Chciałam jeszcze... Poczekaj sekundkę. Chciałam tylko powiedzieć Państwu, że ja zadam teraz ostatnie pytanie i było mi bardzo przyjemnie, gdyby Państwo wpadli na pomysł, odważyli się, zadali własne pytania. Będzie autorce na pewno bardzo miło, więc teraz jakby Państwo zebrali myśli, potrzeby, ciekawość, to za chwilkę wolontariusz się przejdzie z mikrofonem, wolontariuszka i Państwo będą mogli zadać pytanie. Ja zadam tylko teraz to ostatnie pytanie, żeby Państwo mogli zebrać myśli. That's all. Tak, dobrze, przepraszam, też musiałam zebrać myśli. Ten problem między matką a córką, no to nie jest absolutnie nowa rzecz. To nie jest jakaś... I to w ogóle nie jest problem przede wszystkim. Nie określiłabym tego jako problemu. To jest bardziej jakaś taka ludzka kondycja. To jest bardziej jakaś sytuacja, która po prostu gdzieś tam istnieje. I zwłaszcza jeżeli mówimy o relacji dziecko-rodzic, zwłaszcza jeżeli chodzi o tutaj relacje dzieci i rodziców jednej płci, no to jest problem stary jak świat i szczególnie naładowany, kiedy chodzi o takie relacje, szczególnie niosący ze sobą szczególnie głęboki ładunek, kiedy chodzi o relacje na przykład właśnie matek z córkami. I to nie chodzi tylko o taki psychologiczny problem tego, że zderzają się ze sobą dwie różne osobowości, ale też chodzi o problem taki bardziej socjologiczny, to jest jakiś taki problem bardziej społeczny, w którym to matka tak naprawdę tworzy sobie swoją taką kopię, tworzy sobie córkę po to, żeby powtórzyć jakieś swoje wizje, jakieś swoje oczekiwania, swoje wyobrażenia o świecie i próbuje je jakoś przez tę córkę niejako replikować. No i tutaj oczywiście z tego się wywiązuje konflikt, no i to funkcjonuje zarówno jakby w psychologii, jak i w mitologii, to jakby jest cała mitologia też wokół tego i tutaj to ścieranie się i to nieodnajdywanie się w tym, to jest coś, co rzeczywiście było wykorzystywane na wielu, wielu różnych przestrzeniach, na przestrzeni lat, w wielu różnych ruchach, bo zarówno wykorzystywał to modernizm, jak i literatura XIX-wieczna, jak i właśnie ruchy te wyzwoleniowe, to właśnie tych lat 70., 80., no i teraz znowu to się dzieje na jakieś różne inne sposoby i będzie wykorzystywane dalej, no więc cieszę się, że mogłam to zrobić w taki jakiś swój własny sposób, natomiast jakby samo to zagadnienie chciałam właśnie dodać, że będzie, że jest ono gdzieś tam ważne od zawsze. Zamiast mojego ostatniego pytania, myślę, że lepiej wykorzystać pytanie od osób oglądających nas online na Facebooku i pytanie od pani Barbary. Mhm. Czy mogłabym prosić o komentarz na temat wpływu Natalii Ginzburg na pani twórczość? So this is a question from one of the people who is listening us. So I would like to ask, would you like to comment what was the influence of Natalia Ginzburg writing on your own writing? If there was any, Natalia Ginzburg, tak? If there was any, Natalia Ginzburg. Yes, she's a great influence on me, and I've written about this before. It is from her that I learned that I could do the work that I do. I mean, it was she who taught me what kind of a writer I am, and that is because she is the most brilliant personal essayist I have ever read. And to read her was a constant joy and instruction. I always felt that I was learning how to be a writer as well as a reader when I read her. She is, she is my model, my great inspiration. I guess you could call it inspiration. But that's essentially the form of the inspiration. She taught me about personal essay writing as nobody else did. Tak, oczywiście Natalia Ginzburg miała na mnie ogromny wpływ i to ona nauczyła mnie też, jaką jestem
pisarką i uważam ją za naprawdę niezwykle, uważam ją za wybitną autorką, autorką takich właśnie esejów osobistych i najbardziej wybitną, jaką kiedykolwiek w ogóle czytałam, więc tutaj lektura jej tekstów daje mi zarówno wielką radość, jakim jestem w stanie czerpać z niej naukę, potrafię również się na niej, dzięki niej rozwijać bardzo i to właśnie od niej nauczyłam się zarówno pisania, jak i czytania, więc jakby od obu stron gdzieś tam wyciągnęłam z niej jedno i drugie i tutaj mogę ją uważać ze swoją taką intelektualną matkę, no ale też za wielką inspirację, bo to ona nauczyła mnie w ogóle, czym jest esej taki osobisty, jak go tworzyć, jak go czytać. Czy mają Państwo może jakieś pytania? Jest pytanie. We are now looking for the questions from the audience. Okay, yes, hello. Thank you very much for your... Przepraszam bardzo, jeśli mogłabym prosić o pytanie po polsku, bo i tak będę musiała to przetłumaczyć na angielski. W sensie... Dla mnie to nie jestem z Polski, jest lepiej dla mnie mówić po bardzo. Angielsku. Sorry, my apologies. For me, I'm saying it's easier to ask a question in English than in Polish, actually. So thank you very much for your book. First of all, I loved reading it. I felt it was fresh as if it was written today. And after reading the book, my question was, did your mother read the book and what did she say about it? I couldn't help but thinking about that, so that's my question. Sorry, I will just translate quickly for our listeners at home. So nasza czytelniczka pyta, nasza słuchaczka pyta, jak zareagowała na książkę matka Vivien, która również no, jest bohaterką tej książki, ale no, również miała okazję później ją przeczytać i zobaczyć się w niej. Więc pytanie do Vivien, jak matka na to zareagowała? I haven't heard that question in 30 years, but it used to be asked of me all the time. My mother acted in real life the way she acts in the book, like a volatile child. So at first she read part of it and she said, oh, I see you've only told the truth. Then she read another part of it and she called me and screamed at me, now you've held me up to ridicule, now the whole world knows you hate me. Then in time, the book became famous. It had a lot of celebrity in New York, and she used to walk around signing it. And I said to her, Ma, you can't sign, you can't do this. You didn't write the book. She'd say to me, well, without me, you didn't have a book. And there was no quarreling with that. I think that to some degree she swallowed it. She was proud. She was proud of it, and she made her peace with it. Nie słyszałam tego pytania od 30 lat, chociaż kiedyś było mi zadawane bez przerwy przy każdej okazji. Moja matka w prawdziwym życiu jest dokładnie taka, jak opisałam ją w książce, czyli zachowuje się jak krnąbrne dziecko. Więc kiedy zaczęła czytać tę książkę, no to w pierwszej kolejności, jak zaczęła czytać jakiś tam fragment, to powiedziała, o, no widzę, że rzeczywiście napisałaś samą prawdę. W następnym, po jakimś czasie tam zaczęła się oburzać i zarzucać mi, że ośmieszasz mnie i przez ciebie teraz wszyscy będą myśleć, że cię nie należy, wszyscy będą teraz już wiedzieć, że cały świat już wie, że mnie nienawidzisz. Ale na końcu ostatecznie zaczęła się zachowywać w ogóle jak jakaś celebrytka, zaczęła chodzić po mieście i podpisywać, w ogóle rozdawać autografy na tej książce. A kiedy ja mówiłam jej, mamo, no nie rób tego, no jakby to nie jest twoja książka, no nie możesz się tak zachowywać, to ona po prostu odpowiedziała, no książka jest o mnie, beze mnie by tej książki nie było, więc oczywiście, że mogę. I no... Mogę powiedzieć, że ostatecznie przełknęła tę całą sytuację, przełknęła tę książkę, no i zniosła to, przyjęła to z dumą i jakoś pogodziła się z tym, że taką książkę napisałam. Jeszcze jakieś pytania? Bardzo by było mi autorce na pewno usłyszeć jeszcze jakieś pytanie, więc proszę się... O, dobrze, super. Ja mam pytanie, które jest kontynuacją chyba poprzedniego pytania. Jak pani jako córka czuje się z tą książką po tych 35 latach i czy nie ma pani czasami jakichś wyrzutów sumienia albo nie myśli pani, że była dla swojej mamy trochę zbyt ostra i czy gdyby ta książka była napisana dzisiaj, to czy coś byłoby w niej zmienione? So, our next listener would like to ask you a question.
about the similar problem, but from a different perspective. So as a daughter, after 35 years from the book being, from Fierce Attachments being first published, how do you feel about it today? Do you feel any remorse or guilt perhaps about how you portrayed your mother? But maybe you think, perhaps you think you were too harsh about her, or maybe you would like to change anything about the way you portrayed her back right now, or maybe not, maybe you feel exactly the same as you did. What's your perspective on this relationship as described in a book today? I feel pretty good about it. I feel as I did then. I worked very hard to make sure that I was not writing a book in which I accused my mother of anything, that I was a victim and she the victimizer. I worked very hard to avoid that. And I worked very hard to give her everything she had. Her warmth, her shrewdness, her storytelling abilities. I wanted all that to go on the page. I was determined to put a full human being on the page. I never felt that I was writing to, as I say, either to accuse her or to make bad use of her. I felt I wanted to write hard truths. I was not going to write sentimentally, that I knew. But I did not want to demonize. I was never intending to demonize her, and I always trusted that motivation and that the work that would come out would reflect it, and I think it did. If I had demonized her, the book would have lost power. It would not have the power that it has, if it has power. I don't mean to be immodest here, the only way for it to have achieved any power was for everybody in it to have seemed real and full and everything that people are. So no, I certainly have no sense of guilt or feeling that I ill-used my mother. Zdecydowanie nie czuję się winna w żaden sposób temu, jak ją przedstawiłam, jak przedstawiłam moją matkę, dlatego że no, bardzo ciężko pracowałam przy pracy nad książką, włożyłam bardzo dużo wysiłku w to i starań, żeby nie oskarżać mojej matki o nic i żeby nie wykorzystywać tej okazji po to, żeby ją w jakiś sposób oczerniać, czy żeby przedstawiać to tak, że ona tutaj była katem, a ja ofiarą w jakikolwiek sposób w tej relacji, że to nie była relacja w takiej dynamice. I starałam się też przedstawić ją ze wszystkich stron, pokazać całe jej też jakieś ciepło, ale z drugiej strony też jakąś tam przebiegłość, jakąś umiejętność opowiadania historii, czyli stworzyć z niej takiego pełnego człowieka po prostu, ze wszystkimi jej cechami. I nigdy nie próbowałam jej o nic oskarżać, nigdy nie próbowałam też w żaden sposób jej wykorzystać w tej historii i jakoś sobie na jej plecach tutaj coś osiągnąć. Owszem, opowiadałam trudne prawdy i nie bałam się tej trudnej prawdy. Nie byłam sentymentalna w tym, jaką opisywałam, ale też nie starałam się jej w żaden sposób demonizować. No i wydaje mi się, że rzeczywiście udało mi się to osiągnąć i też reakcje na tę książkę myślę, że w jakiś sposób stanowią odbicie tego, że mi się to udało. No bo gdybym demonizowała moją matkę w tej książce, no to wtedy uważam, że książka straciłaby swoją moc. Po prostu nie byłaby wtedy tak dojmująca, a no nieskromnie powiem, nie będę się tu silić na fałszywą skromność, no tej siły nie straciła i rzeczywiście dalej ma taką siłę rażenia jak kiedyś, więc najważniejsze było dla mnie, żeby wszyscy w tej książce, wszystkie w tej książce były prawdziwymi, żywymi, wielowymiarowymi osobami. No i taki był cel tego zadania. To prosiłabym, jeśli jest jakieś jeszcze pytanie, to będzie pytanie ostatnie od Państwa, więc to jest ten moment. Jeśli jest to pytanie gdzieś tam na sali, to teraz jest chwila, żeby je zadać, czy nie? So the last question before we go is, what's the name of your cat? Everyone wants actually, to know it's that. Not the last one, I think. This one last before one? Last. Ja bym chciał zadać. Oh yeah, there's the other question. Say again. The cat's name is Boo. Aww. Boo. Like in boo-hoo, like boo? Like in your skirt? Yes. Yeah, okay. Ale boo to też jakby po angielsku boo to jest trochę takie kochanie, słodziak, więc to tutaj nie jest koniecznie od tego. That's true.
Last question. We have the last question. And now the real last question. Myślę, że powiem w imieniu tutaj bardzo wielu osób. Czekamy na pani kolejne książki po polsku, w polskim tłumaczeniu. I moje pytanie jest, czy pracuje pani nad czymś obecnie? Czy pisze pani jakąś książkę, która się w niedługim czasie pokaże? The real last question is that after the first book of yours that we received in Poland, we are now very eager to read more of your works. And also we were wondering if there is anything new you're working on at the moment. Is there anything that we can expect, anything new we can expect from you anytime soon? No, actually right this minute, I am without a book project. But the next book that I would like you all to read in Poland is a kind of follow-up to Fierce Attachments, and that's a book called The Odd Woman and the City, which I was published a few years ago. And I hope that will see the light of day in Poland, because it's another memoir, and it's much more fully about my relationship to the city, to myself as a kind of a flaneur, as a walker in the city. Another piece of history that we women have extracted from men. There have hardly ever been. I mean, here I am, middle-aged, divorced feminist, walking the streets of a great city. And that's the story I have to tell. And that is not a story that too many women have told. So I hope that that gets published in Poland and that you all fall in love with it. I just heard that there are plans that it's going to be published for sure. So, right. Yes, just said that they're planning to publish it for sure. So, w tym momencie nie mam żadnego projektu na tapecie, natomiast następna książka właśnie, którą chciałabym Państwu polecić po lekturze Przywiązań, no to jest książka, która w jakiś sposób trochę do niej nawiązuje i wyrasta z tej poprzedniej książki. I to jest książka Odd Woman and the City. Nie wiem, czy Dorota ma już jakiś plan na polski tytuł tej książki. Jeszcze nie. Jeszcze nie. I w tej książce ja tutaj opowiadam bardziej już o swojej, też o relacji, tylko że tym razem jest to relacja moja z miastem. W tej książce no tutaj przedstawiam się jako bardziej taka flanerka, która rzeczywiście wędruje po tym mieście, ogląda je, spaceruje po nim i je jakoś poznaje, tworzy z nim jakąś relację. I to jest kolejny taki, to jest kolejny element kultury i twórczości, którą kobiety musiały gdzieś niejako wydrzeć mężczyznom, bo to właśnie do mężczyzn zazwyczaj ta domena tego flaneryzmu należała, więc tutaj historia o rozwiedzionej feministce w średnim wieku, która spaceruje po mieście i tworzy sobie jakąś relację z tym miastem, no to jest też historia, którą niewiele osób miało jeszcze okazję opowiedzieć i wydaje mi się, że jest to bardzo ważne, żeby coś takiego również poznać i przeczytać. Teraz będzie ostatnie pytanie ode mnie tym razem i takie kończące, ale pozostaniemy przy temacie matki, córki, bo teraz jest pani w wieku, no, powiedziałabym takim bardziej związanym z byciem matką, może nawet babcią, jest pani dojrzałą kobietą i zastanawiam się, czy czuje pani, że ta nowa generacja kobiet, ale nie tylko, powiedzmy młodzi, wchodzi z panią w interesujące dialogi, czy się buntuje, czy może właśnie się bardziej inspiruje tym razem, tą poprzednią generacją dojrzalszą. Jest taka teraz rozpowszechniona w feminizmie figura wiedźmy, czarownicy, właśnie dojrzałej kobiety, która uczy, przekazuje wiedzę. Czy ci młodzi chcą słuchać, czy właśnie chcą po swojemu? So right now you are in the age when you yourself can be in a position of a mother or grandmother, of a sort of matriarch figure. And I was wondering from your perspective, there's the new generation of women, when you look at what they do and what you are thinking and doing, do you feel what they do is they try to get involved in a dialogue with what you were doing or to rebel against it, or maybe they feel inspired by the previous generation of feminists? Because nowadays also we have this very popular figure of woman as a witch, the sort of, you know, the older woman who has her wisdom that she can put, you know, sort of forward to her daughters, to younger women. And I was wondering, how do you feel about that? Well, I myself get approached by young women in a spirit of friendship and of sharing of experiences. Most of the young women I meet
naturally, because they're self-selected, they're wonderful. They're full of ideas and extravagant desires to make a full life, and they love trading stories with me, and I love trading stories with them. So I am not a witch. I am not seen as a witch, and I don't really know that image. From my experience, many women of my generation, many of the feminists I know, have all kinds of friendships. I have two nieces who are 20 years younger than me, and I'm very, very proud of my relationship to them. I know that they feel, and they have very rich, full, accomplished lives, and I know that they feel that that my life influenced theirs, and that makes me proud. So I don't have those negative experiences, and I know that many, many have the same experience that I do. So everything under the sun happens. You know, the thing about a great movement, women's movement in particular, is it's huge and it sprawls and it's uncontrollable, and every conceivable kind of experience is thrust into it. And that's to the good and to the bad. But whatever it is, it's all very large. It feels large and like large things are happening. And anyone who ties their lives to these insights and these desires and these this way of seeing yourself in history comes out, much rewarded, I think. So that's the way I look at it now. Thank you. No więc tak, no po pierwsze tutaj często zwracają się do mnie młode kobiety, czy w jakiś sposób nawiązują ze mną kontakt młode kobiety, które szukają przyjaźni, jakiejś relacji, rozmowy, i są to zazwyczaj rozmowy naprawdę wspaniałe. Te kobiety są bardzo mądre, pełne nowych idei i mają to takie ekstrawaganckie pragnienie życia pełnią życia i życia w pełni. Więc uwielbiam to, jak wymieniamy się historiami, bo one też bardzo często rozmawiają ze mną i wymieniają się swoimi przeżyciami, opowiadają mi o nich, ja opowiadam o sobie, więc tutaj jakby to jest taka dwustronna wymiana, więc nie czuję się tutaj tak, jakbym to ja była jakąś mentorką, czy właśnie tą czarownicą, jakby tutaj jest to zbyt równe, żeby tak to nazwać. I tutaj w swojej rodzinie, znaczy wiele w ogóle feministek z tamtego pokolenia ma wiele takich najróżniejszych relacji właśnie z młodszymi kobietami. Ja na przykład mam dwie siostrzenice, z których jestem bardzo dumna, i to są młode kobiety, które bardzo wiele osiągnęły, i mam też świadomość, że moje życie w dużym stopniu wpłynęło na to, jak wygląda ich życie, i to jest dla mnie wielka satysfakcja i wielka radość, że tak jest. No ja nie mam żadnych takich negatywnych doświadczeń i wiem, że bardzo wiele innych kobiet też ich nie ma. No natomiast trzeba pamiętać, że ten ruch wyzwoleńczy, no to był ruch ogromny, i przez to, że był ogromny, no to każdy taki ruch, każdy tak wielki ruch też się rozrasta, rozprzestrzenia, zajmuje sobą ogromne tam połacie społeczeństwa, więc tutaj trochę trudno mówić o takim też, o jednym jego obliczu, bo ma w sobie to, co dobre, ma w sobie też to, co złe, bo przede wszystkim jest po prostu wielki. I tutaj chciałabym tylko dodać, że każda, kto decyduje się powiązać swoje życie z tym nurtem wielkiej historii i w jakiś sposób na niego wpływać i też gdzieś z nim działać, odkrywa, że jest to na dłuższą metę bardzo, bardzo satysfakcjonujące i na wiele sposobów rzeczywiście wynagradza wiele rzeczy, więc na pewno jest to coś dobrego. Okay, thank you. Thank you for your patience, and thank you for your wisdom, and thank you for all the answers, the beautiful answers and stories you gave us. We are honored and delighted, as I said at the beginning, now even more. Thank you so much. Thank you. Thank you. It's been a real pleasure. Yeah. So thank you from me, Karolina Sulej, and from Aga Zano, the translator. Thank you.
Wonderful job, I guess. Wonderful job. Thank you. I tried my best. And thank you from the audience who's applauding you now here. And thank you very much. Thank you. I appreciate it. Dziękujemy Państwu bardzo, bardzo serdecznie. Jeszcze raz Aga Zano, brawa dla tłumaczki. Bardzo dziękuję, się nazywam Karina Suli i zachęcam Państwa, jutro jest cały dzień jeszcze atrakcji big bookowych, spotkań. Wszystko można też sobie jeszcze raz odtworzyć online, więc szerzcie dobrą nowinę o literaturze, autorach. Kupujcie książki, szczególnie tę książkę. I do zobaczenia.